Czy zostałam zmuszona do zrobienia tego filmiku? Tak. Witajcie, moi drodzy! Dzisiaj są walentynki. Więc będziemy testować walentynkowe słodycze. Cringe'owy love song się tak nazywa. Ziomek chodzi z koszulką moja starcia. Taki dostałem taki prezent na urodziny w ogóle. Zanim jednak spróbujemy tych słodyczy, chciałbym was poprosić o subskrybowanie kanału, żeby powstawało więcej filmów. Dobra, one już sobie. A co wybieramy na początek? Mamy trochę walentynkowych słodyczy. Nie wiem. To jesteś ty. Mam takie majtki. Na sobie również. To jest Kacper. Dobra, to od czego zaczynamy? Czekoladowego Kacpra. Rozpocznij. I teraz patrz. Podoba mi się ten czekoladowy Kacper. Ale nie smakuje. Z wyglądu. Ale smakuje taką... tanią czekoladą. Dobra, rating może róbmy. 5 na 10. To są takie słodycze, zjadłbyś to jakbyś dzieckiem, ale teraz byś już chyba nie zjadł. Dobra, to może jakieś żelki na przełamanie czekoladowego smaku. Jestem na diecie. A ja jestem na masie. Kadu, ja na redukcję. Malinkowe? To smaku owocowym. Dobra. Ty lubisz żelki, nie? Mhm. Nie jestem największym fanem słodyczy. Nie, ja wolę słodycza. Ciężko się go gryzie. Ciężko się go mega gryzie, ale w smaku dobre. W skali żelkowej dałabym 6 na 7. Ja daję 6 na 10. Moim zdaniem, jak robimy taki odcinek, to powinniśmy opowiedzieć ludziom trochę o tym, jak się poznaliśmy i jakieś związkowe rzeczy. No bo jest odcinek walentynkowy. Spill the tea. A powiedz ty może, jak się poznajesz. Historia naszego poznania. Nie, to był wstyd. No co, czemu wstyd? Wstyd. Gdzie pewno pełno osób się zastanawia nad tym, jak się poznaliśmy. Czyli ja mam opowiedzieć na historię, no, ty powiedz, się wstydzisz. No ja się wstydzę, bo... No dobra, poznaliśmy się w dzień, kiedy ja grałam koncert, czy tam DJ seta, czy coś takiego. Miałyśmy mieć z dziewczynami, z moimi przyjaciółkami taki girls night out, że bez chłopaków idziemy, cztery dziewczyny sobie potańczyć do klubu i że w ogóle bawimy się tylko w naszym towarzystwie, idziemy do klubu, tańczymy, wracamy na chatę we cztery. Taki był ogólnie plan. No i jak ja miałem to opowiedzieć? Ja tego nie widziałem. No dobra, no to z mojej perspektywy to było ciekawsze. Ogólnie pojawił się Kacper w tym klubie, poszliśmy potem na jakiś after, ale ja nie poszłam z nim, tylko poszłam z moimi znajomymi, którzy chcieli tam iść, a on tam też się jakby szedł. No i generalnie ja nie wiedziałam, kim Kacper jest. Słyszałam kiedyś o kimś takim jak Kacper Błoński, ale nie miałam pojęcia, jak wygląda. Kacper chyba wjechał na takiego pewniaka generalnie, że... No tak mi się wydaje, że tak się zachowywałeś wtedy, co że... Co to znaczy? O, no, no, na pewno będzie wiedziała, kim ja jestem i... No, że mnie tak podrywałeś, tak po prostu tak... Ja cię podrywałem? No tak chłopsko podrywałeś. No ja zaczynam się nawiadywać o moich fakt. Ale co, byłem natrętny? Nie, nie byłeś natrętny. Byłeś po prostu sobą, a ja nie przywykłam do tego, że ludzie są tacy open, więc ze mną próbowałeś rozmawiać czy coś, co ja sobie myślałam, nie, no o co mu chodzi w ogóle, co za dziwny ziomek. Byliśmy wtedy u innych influencerów w mieszkaniu na afterze, więc myślę sobie, chyba pewnie jakiś poczuty influencer myśli sobie, że ja w ogóle wiem, kim on jest i że pewne Laska mega zajarane. Laska przed chwilą mówiła, że się... Że wiedziała, słyszała kiedyś od Kacpra Błońskiego. Słyszałam, ale nie wiedziałam, że jak ty wyglądasz, w sensie coś tam potem mi mami powiedziała chyba w toalecie, coś takiego, że ej, to jest Kacper Błoński, a ja... to jest? Babi, hype manka największa. A ja, bo spotkaliśmy się w klubie i gdyby nie Kini Zimmer, to myślę, że byśmy się nie poznali, bo ty wtedy z wami był też Kini. I ja się znałem z Kinim i podbiłem do Kiniego i gadaliśmy sobie. I tak się połączyły nasze ekipy jakoś w trakcie. Więc moim zdaniem Kini Zimmer jest spoiwem Jan Leosi i Kacpra Błońskiego. A no i coś tam tak próbowałem sobie zagadać, ale nie z jakąś przesadą. Właśnie tak smacznie, bo tak trzeba podrywać dziewczyny. Nie można być natrętnym, pamiętajcie. Na przykład nie przywykłam do tego, że chłopaki mnie podrywają, bo zawsze ja podrywałam chłopaków, więc dla mnie to już było dziwne, że w ogóle jakiś chłopak do mnie podchodzi i coś ode mnie chce, bo zazwyczaj ludzie się mnie boją, a jak są na przykład popularni czy coś, już się mniej boją, ale dalej myślę, że zawsze z jakimś takim dystansem do mnie ludzie podchodzą i dopiero jak widzą, że ja wykonuję jakiś pierwszy krok i widzą taki green light, to wtedy
wtedy sobie pozwalają na coś, a ty tak jakby od razu po prostu gadka i tak dalej. I to mnie to było dziwne w ogóle, to mnie to gadka. Ona właśnie była taka poczuta, ja byłem normalnym ziomkiem, a ona była, a Sara była taka... Czemu do mnie gadasz? No bo ja myślałam, że ty jesteś jakimś poczutym influencerem, że miałam coś takiego w głowie, że nie no, on jest jakiś zbyt pewny siebie. A ja po prostu byłem z tobą. No. I za dużo nie gadaliśmy jakby... w sumie tej pierwszej nocy. Tak, bo ja po prostu stwierdziłam, że nie no, jakiś debil. Kto to jest w ogóle? A potem ty już opowiesz o tym, jaka ofensywa. Trochę zagadywałem, ale nie robiłem jakiegoś wariactwa. No i później myślałem, dobra, już mnie poznała. Więc teraz trzeba się do niej odezwać. Nie napisałem do niej. Nie, wysłałem zdjęcie jakieś. Wysłałem zdjęcie jakieś chyba, tak? 4. No tak z jakieś zdjęcia, filmy. Co cię skłoniło do tego, żeby mi odpisać? No bo zrobiłam screena. Typowa dziewczyna. Zrobiłam screena i wysłałam do przyjaciółek. Najpierw wysłałam screena, że w ogóle napisałeś do mnie jakiegoś DM-a. Te ciastka. No akurat ciastka spoko. No, moja ulubiona rzecz. Daję 9 na 10 im. Serio, czy tak? No. Nie, no są no dobre, ja, ale... Ja jestem na diecie, nie jadłem dawno nic. Ja im daję 8. No, aż tak? No to 7. I co było dalej? Poszedł screen do dziewczyn. Ja mówię, haha, Beka, to ten debil, co się wczoraj przedstawiał na afterze. Dziewczyny, ta sama gadka przez cały czas. Nie no, to jest Kacper Błoński, odpuść mu. Też mi opowiadałaś mi, że to jest największy polski crush. Możliwe, możliwe. I jeszcze Juleczka, od początku jak się zaczęliśmy spotykać i tam pisać i tak dalej, to Juleczka cały czas mi wysyłała Lovera. Że cały czas wysyłała link do Spotify'a albo wysyłała jakieś screeny z tej piosenki, której też nigdy wcześniej nie słyszałam, więc... Był to taki insidik wtedy na grupce, że lover. Lover się odzywa. Lover się tutaj ten odpalił. No i dziewczyny mnie przekonały do tego, żeby odpisać po prostu. No a potem się już fajnie pisało. Ja pamiętam, zrobiłem akcję sprawdzającą, czy tylko jak ja się odzywam, bo dobrze nam się gadało i ja mówię tak, to jest... Pro tip dla chłopaków wszystkich. Przyszedzie z jakąś dziewczyną, fajnie się pisze, to tak trochę już budujecie kontaktu i gadacie codziennie i na przykład tam już był trzeci czy czwarty dzień, jak gadamy codziennie, tego dnia to nie ja napiszę. Do godziny 16 chyba siedziałem i czekałem, aż dostanę wiadomość. Nie dostawałem, nie? Odpaliłem sobie specjalnie Lola, tam telefon taki gorący był, żeby napisać, żeby się odezwać, ale mówię nie, sztywno. Dzisiaj jest dzień testu, jak się nie odezwie ona, to... To nie ma co tutaj się ten. No i patrzę, 16:40. Nagle Osia. Hej, co tam? Mocno. No i tak to. Tak się poznaliśmy właśnie. A potem resztę już macie na streamie Multiego. Stresuję się, no. Ale wiem, że ty z Duzy na pewno nie zabierasz na miasto, tylko najczęściej się widzicie w domu, więc jesteś ekspertem w spędzaniu czasu razem. Chciałem dlatego zapytać o radę, ekspert. Nie? Ekspert! Te żelki mają coś dziwnego białego w środku i nie wiadomo, o co chodzi z tymi żelkami w sumie. Żelki są leciutkie taka. Ile im dajesz? 8. Masz tu coś brudnego. Myślę, tak... Pokaż, mogę śliną? Mhm. Mogę śliną. Już? To mi wygląda na coś, co będzie najsmaczniejsze w ogóle. Praliny od serca karmelowe. Ja lubię karmel. Dobra, a pamiętasz, jaki był pierwszy prezent, który ode mnie dostałeś? No właśnie, ja też się zastanawiałam, który był pierwszy, ale może ty pamiętasz. Uuu, jakie dobre. Widzowie, super to jest. Przejdźmy do kolejnego. Ale kiedy? A nie losą? To było na naszą miesięcznicę. Pierwszą. Pierwsza miesięcznica. No to był chyba pierwszy prezent. No nie wiem. Nie pamiętam, ja mam słabą pamięć. Ja mam słabą pamięć. Powiedział ziomek, który co miesiąc 16. Wiesz co dzisiaj jest? Albo 15. Wiesz co jutro będzie? A ja, nie wiem, środa? Tak? A jaki dzień miesiąca? No 16 mamy po prostu miesięcznicę. Co ja nasze? Za dwa dni. Piąta miesięcznica. I szósta znajomości. Poznanie się to jest mały pikuś. Teraz posłuchajcie, dlaczego jestem prawdziwym, największym polskim crusherem. Znaliśmy się tydzień. Byłem na koncercie Sary, bo akurat był SBM Festival. Poznałem tam jej mamę. Sara mówi, że będą lecieć na wakacje. Mamę. Ja z mamą już gadałem, pozdrawiamy mamę. Cześć, ciało moją kochaną.
poznałem mamę i ona podkręcała i mówi tak: no my to lecimy na wakacje, ale gdzieś w połowie to moglibyśmy się spotkać na kolację. Ja mówię tak. I chyba wtedy nikt jeszcze nie uwierzył, że dokupię bilety i dolecę na wakacje z teściową po tygodniu znajomości. No to było KO ogólnie. Zamówiłem sobie hotele, wszystkie obok. Przyleciałem, miałem z 3 przesiadki i jeszcze zgubiłem cały bagaż, jak przyleciałem na miejsce. To jest chyba najbardziej romantyczna historia. Może nie wygląda ten związek, ale uważam, że on jest bardzo romantyczny w sumie. No mamo, zdradzamy też. To jest pierwszy raz, jak zdradziliśmy coś. No, mamo, zdradzamy się też. Klucz do... W sensie, może ty mało. Ja dzisiaj chodziłem, rozdałem kwiaty staruszkom. Dawaj z moich marzeń, przegonimy razem w mojej głowie ciemność. Będziesz moim drogowskazem. No. Razem z GBS organizujemy konkurs, w którym możecie wygrać spotkanie ze mną. Nieważne skąd jesteś, zwrócimy ci koszty przyjazdu do Warszawy. Wystarczy, że w wiadomości do zamówienia wyślesz mi walentynkę. Może to być wiersz, piosenka, TikTok, zdjęcie twojego starego na rybach, cokolwiek. W walentynkowej promocji 3 produkty możecie kupić w cenie 2. A z kodem CRASHER macie 20% dodatkowej zniżki. Pierwsze miejsce wygrywa ze mną spotkanie na kawę. Reszta podium dostaje bonusy od GBS-a. I dodatkowo do losowej osoby wyślemy ekstra kawkę. Czyli w sumie macie podwójną promocję, spotkanie ze mną, a nawet jeśli nie wygracie, to i tak możecie przetestować najbardziej znaną kawę w polskim internecie. Kurwa, co na to Leosia? No dobra, ale kto tu jest romantyczny? Ja po miesiącu znajomości nagrałam do ciebie love songa. Bo ja po miesiącu znajomości równo tu zapytałem się Sary, czy będzie moją dziewczyną. Na koncercie Jimka. Jakie to są słodkie historie. Na koncercie Jimka, na finałowej piosence Jestem Bogiem. A tam orkiestra symfoniczna, wszyscy... No owacje z 10 minut, bo to było po piosence. Oczywiście dla nas to były owacje, nie dla całej orkiestry. Let's go. Serduszka. 6 na 10. 5 na 10? A praliną? Ja muszę ją jeszcze raz posmakować chyba. Ja byłam mega głodna przed nagrywaniem tego i teraz już powoli nie mogę. Ja tak myślałam, że tak będzie. Dobra czekolada, nie to co to ścierwo pierwsze. No 9 na 10, mocne. Mocno. No ja też dałem 9 na 10, żeby były na równi. Ale te ciastka jakoś bardziej mnie przekonały. Może też dlatego, że wcześniej. Już mi się też robi przysłodzenie. Ale ten cringe'owy love song pamiętam, jak mi to opowiem. To taki wiem. Taki malutki się zrobił, jeszcze taki malutki. Miękka, ale się zawsze tak stresuję, jak puszczam ludziom swoje piosenki. A jeszcze to była piosenka od tobie, więc to już w ogóle było takie stresujące. Chyba ci powiedziałam nawet wtedy coś takiego, że... Ty w ogóle chciałaś nie puszczać i wyjść tak, z pokoju. Chciałam, żebyś posłuchał sam, a potem już była taka sytuacja, że jechaliśmy w samochodzie. Więc jak puszczałam cię w samochodzie, no to byłam obok ciebie, więc powiedziałam, że puszczę ci, ale muszę patrzeć w drugą stronę. Tak, no nie, a ja wtedy byłem taki malutki. Tak. Ej, wiesz, kiedy jeszcze byłem taki malutki? Ostatnio jak cringe'owy love song śpiewałaś na koncercie. No. I ja stałem z boku i taki nie wiedziałem, co zrobić. I gadałem z Matim i Mati mówi: rzadko widzę się w sytuacji, kiedy nie wiesz, co zrobić. I to był taki moment. I love you. Tu. Taka, bez szału, nie? Taka czekolada. Taka, że lepiej już ją połknąć. 2 na 10 dam jeszcze, że na razie najsłabszy. Nie, ten pierwszy ziomek był jeszcze gorszy. No, ogólnie my się w ogóle nie kłócimy. Z wszystkimi opowiadamy na początku, ale my się dogadujemy i w ogóle. Ludzie mówili, poczekaj. I czekam i dalej się nie kłócimy, więc to jest najfajniejsze chyba. Na początku dziwna, ale chyba jednak spoko. A ja na odwrót. 5 na 10, albo 4, bo jednak faktycznie dziwna. Kobieta zmienną jest. Kurwa, już nie mogę tej czekolady, już ciężko jej oceniać. Ale pralinę jeszcze bym wsunął. Dobra, nasza pierwsza kłótnia. Byliśmy w Wietnamie. Ta taka jest brzydka w ogóle, ta czekolada już. Normalnie. No wyciągnięta, taka już poobijana. Bo znowu czekolada typu gruz. O co się pokłóciliśmy? Byliśmy w Wietnamie. Sara mówi, ale bym pojeździła na skuterze. Naucz mnie jeździć na skuterze. Zjechaliśmy na drogę. Mówię, no to wszystko robisz tak, tak. Sara siada. No jakoś tam jej idzie, ale idzie. I nawróciła wszystko. Ten wszystko jest dobrze. Ale do naszej willi był taki bardzo stromy podjazd. Mówię do Sary, ja zejdę i ty jedziesz sama. On mówi, nie, ja muszę się uczyć, bo będę pewnie wjeżdżać z kimś, więc od razu się nauczę z tobą. No i wjeżdżamy, tam trzeba było dawać w p***.
powiedzmy skuterowi, żeby podjechać, a jechało się całkiem wolno. A na koniec było jeszcze bardziej stromo, więc trzeba było praktycznie gaz do dechy dać. I mówię do Sary na sam koniec, że gazu, gazu. Wjeżdżamy na płaskie, przed nami murek, ja siedzę za Sarą z tyłu, patrzę, a ona ciągle daje gazu, zapomniała jak się hamuje. I jedziemy prosto w ten murek. I ja myślę, Jezu, przecież zaraz ja przelecę przez nią, ona jeszcze walnie głową, coś się stanie. To będzie katastrofa. Na szczęście nic się nie stało. Moim zdaniem to się zestresowałeś bardziej sam faktem niż tym, co się stało, bo w sumie nic się nie stało. No dobra, ale okazało to, że nie umiesz nawet zahamować skuterem, więc mówię, nie pojedziesz tym na miasto. I Sara się obraziła. Nie, mów prawdę, za co się obraziłam. Nie za to, że nie pozwoliłeś. Za to, że zrobiłeś call-out na grupce. Napisałem na grupie, że kto jej do skuter, to ją pozdrał. Skolautował mnie na grupce, że wyjebałam się w ścianę i jeszcze napisał tak. No, jak ktoś z was jej pożyczy teraz swój skuter, to pozdro. Dbający o swoją dziewczynę chłop. Dobra, są dwa smaki. Może jemy po połowie. Lepsze. Ale pojeżdżę. Fajne. Podoba mi się tekstura tej pianki. 8 na 10. Ja daję 6 na 10. Bardzo chemiczny taki smak. Dobra. Teraz Sara zdradzi wam w ogóle najciekawszą rzecz z naszego całego związku. Jaką? No właśnie jestem ciekaw, o co ci chodziło. To, że jestem w ciąży? Taki żarcik. Może jakieś miłosne pytania. Czy uważasz, że w 2024 kobieta mogłaby się oświadczyć facetowi? Uważam, że mogłaby, ale ja tego nie zrobię. Co? Pyszne jakieś? Pokaż. Pianka. Pianka w tym. W białej czekoladzie. Smakowo nie najlepsze, ale fajne. Dobra, ja daję 5 na 10. Pianki są ciekawe, ale to już przesyt pianek. Moim zdaniem nasza opinia w ogóle nie może być relatywna w tym momencie, jak zjedliśmy już tyle słodyczy. Mi już nic nie smakuje. Chciałabym w tym momencie zjeść, nie wiem, ziemniaka kawałek. Możecie wybierać, czy wolicie test japońskich słodyczy? Czy amerykańskich. A po amerykańskich umrzemy i będziemy się turlać do szpitala. Gruzowa czekolada? Z obrączami na górze. Lepsza, bo... Dobra, no, co takie? Lepsza. Ja bym coś takiego jadła na przykład, lubię takie rzeczy. A ja nie. Dobra, dawaj do nuta. 10 na 10. Najlepszy słodycz. A jest na koniec. No dobra. 10 na 10. 11 na 10. Wesołych walentynek wszystkim. Pamiętajcie, żeby się nie kłócić i żeby się kochać i... Przytulać dużo. I przytulać dużo i okazujcie dużo miłości swoim ukochanym. Subskrybujcie kanał, szotujcie nasze wyznania miłosne i czekajcie na kolejne odcinki.